Cześć, z tej strony Tomek Koprowski, bieganie.pl. Dzisiaj jesteśmy w bardzo fajnych okolicznościach, bowiem na ponad lekko miesiąc mamy możliwość przetestować aplikację Wings for Life w takim oficjalnym teście. Jak widzicie, na aplikacji bieg startuje za 3 minuty. Dostaliśmy taką możliwość, żeby sprawdzić tak zwane audio experience, czyli w tym momencie słyszę polecenia Karola Paciorka, znanego podcastera, oraz pana Wąsa, czyli Adama Małysza. Zobaczymy, co mnie czeka. Jestem debiutantem, jeśli chodzi o Wings for Life, w związku z czym przeżyję to po raz pierwszy, czyli ja będę wiedział pierwszy, jak działa aplikacja przed oficjalnym startem, ale to nie początek debiutów, bo dzisiaj treningowo też zaliczę swój debiut. W aplikacji ustawiłem sobie dystans 15 km, więc zobaczymy automatycznie, jak taki trening mi pójdzie. No i kolejny debiut, żelek na trasie, więc myślę, że z tego będzie coś ciekawego. Fajne połączenie, bądźcie z nami. Karol Paciorek jako prowadzący bardzo energetycznie wprowadza nas w nastrój biegania. No i teraz pierwsze, co słyszę, no to oczywiście to, że dawaj czadu, dawaj się wszystko, no są lekkie ciarki, już biegnę za szybko, więc spokojnie. Słyszymy przede wszystkim o tym, po co jest Wings for Life, w jakim celu on został powołany i po co działa, więc jest to bardzo szlachetna inicjatywa. No i co, no przeżyję go dwa razy, i dzisiaj, i w maju w Poznaniu, ale to jest czad, nie? Więc biegniemy na Popsin. Odzywa się Karol Paciorek i mówi tak. Właśnie odezwała się do mnie ekipa bieganie.pl i pyta, czy podzielisz się z nami swoją biegową historią. Ależ kurde ciary, normalnie gęsia skórka. Nigdy nie sądziłem, że portal, w który wkładamy tak wiele pracy i serca, będzie po pierwsze partnerem takiej inicjatywy jak Wings for Life, a po drugie, że Karol Paciorek podczas biegu na Wings for Life wymieni nas, tym samym wyróżni nas i usłyszy o nas cały świat. 8 tysięcy biegaczy w Poznaniu. Bosko! Kapitan Bons daje nam znaki, że już rusza. Zostało jakieś kilka sekund. Właśnie minął 5 kilometr. Komunikat. No, same komplementy lecą w moim kierunku. Nie wiem, czy on widzi moją technikę biegu, ale chce mi się szybciej biegać. A tak serio, to właśnie dostałem sygnał, że Adam Małysz ruszył w swoim samochodzie. W związku z czym meta nas goni. Słuchajcie. Podekscytowanie ogromne. Oczywiście dla wielu biegaczy będzie to pewnie jakieś poniżające, że przygotowując się na 15 trzeba wziąć żelek, ale trener powiedział w sumie, jak masz biec półmaraton, to no to trening żelka jak najbardziej. Wybiła nam dyszka. Na zegarku równo 58 minut, czyli zgodnie z założeniami. Słuchajcie, to jest jeszcze tylko piątka. Jak dla mnie, czuję się dobrze. Więc lecimy. 5:40 na zegarku. Buziaki. Żarty Karola Paciorka na lekkim zmęczeniu są jeszcze bardziej śmieszne. Nie, no tak serio, to naprawdę zawsze biegam z muzyką albo z jakimś podcastem bieganie.pl, a tym razem biegnę bez muzyki, słuchawki na kostne, żeby słyszeć, co się dzieje wokół, żeby słyszeć Stasia. No i komunikaty włączają się same, średnio co kilometr albo co pół. Raz mamy gościa specjalnego, raz mamy ambasadora, raz mamy Adama Małysza albo właśnie Karola Paciorka. I to mi w zupełności wystarcza. Jest 15 km na zegarku.
i trening zrobiony. Więc ja mam trenera zrobić. Co zrobić? Koniec. Włączamy turbę, powtarzam, włączamy turbę. Niech twoje ostatnie metry będą tak spektakularne, że kapitan Wąs minie nas oniemiały z wrażenia. 3, 2. Samochód pościgowy właśnie się dogonił. I co, pierwsza piątka bardzo luźno, prawie po 5,50 wychodzi chyba średnio. Druga troszkę szybciej, trzecia najszybciej. Średnie tempo patrzę 5,38, 15 km, godzina 24,36. To jest mój debiut na tym dystansie. Czuję się świetnie, chciałem biec dalej, ale trener kazał, to nie będę, że tak powiem, przesadzał. Chociaż nogi mówią, że mogę jeszcze lecieć. A jeśli chodzi o aplikację Wings for Life, to powiem wam tak. Nigdy w życiu nie sądziłem, że aplikacja może być tak interesująca i to mówię bez żadnego zbędnego słodzenia. Bardzo fajne przeżycie, doping prowadzącego Karola Paciorka, fajne żarty, sucharki, wtrącenia do ambasadorów, muzyka, która też w odpowiednim momencie podgrzewa i podwija, że tak powiem, nasz w trakcie biegu. Więc aplikacja fajna, jeśli chodzi o jej przetestowanie. Natomiast jeśli chodzi o sam experience użytkowania, nic prostszego. Ściągasz, zapisujesz się albo logujesz się na swój pakiet startowy. Ona ci o wszystkim przypomina, sama się włącza, sama ci mówi co i jak. Pół godziny przed biegiem otrzymacie komunikat powitalny od Karola Paciorka. 15 minut przed biegiem rozpocznie się oficjalna rozgrzewka i też przedstawienie całej idei Wings for Life. No i punkt, że tak powiem, godzina zero wybija i startujemy wszyscy razem na całym świecie, bez znaczenia czy w minus 30, czy w plus 40, czy na pustyni, czy w mieście, czy na wsi, czy w powiecie. Wszyscy startują o jednej porze. Ten sam komunikat dla wszystkich, jesteśmy jedną wielką społecznością, więc kto jeszcze nie ma aplikacji Wingsa, niech się zapisuje, niech wykupuje pakiet, niech wspiera potrzebujących. A tyle grup biegowych jest dostępnych, że możecie się połączyć, biec w paczce, byłoby super. Ja dzisiaj biegłem sam, w akompaniamencie Stasia na rowerze, który tworzy ten piękny materiał, więc ja dziękuję, idę się odmeldować, piszę trenerowi, że zadanie zrobione. Fun i audio experience Wings for Life, ja dziękuję bardzo, Tomasz Koprowski, bieganie.pl, a wydajcie suba, łapkę w górę, komentarz, gwiazdkę, pozdrówcie bliskich.